Wskazaniami do plastyki powiek dolnych są m.in. nadmiar skóry powiek dolnych, które często powodują taki postarzały czy starszy wygląd twarzy, niż pacjent się czuje czy jest, oraz nadmiar tkanki tłuszczowej powiek dolnych, czyli tak naprawdę tłuszczu zagałkowego, który uwypukla się w okolicy tych powiek i który powoduje uczucie takiego, czy wygląd pacjenta obrzękniętego, zmęczonego. Te dwie rzeczy oraz oczywiście po prostu estetyka tego okolic jest w stanie być poprawiona poprzez operację plastyki powiek dolnych.